Maciek Gładysz. To jest ten moment, w którym prosimy, żebyś się przedstawił. Tak jest. Nazywam się Maciej Gładysz, mam 13 lat i jeżdżę do teamu Forza Racing. Aha, i skąd jesteś? Z Tarnowa, z Polski. Z Tarnowa, z Polski. I powiedz, od kiedy jeździsz? Od 4 roku życia. A pamiętasz, kiedy zacząłeś jeździć, czy to takie mgłe wspomnienie? Nie, takie małe, to nie wiem, takie małe wspomnienia. Takie małe to ciężko to zapamiętać. Już bardziej zapamiętuję to, co odbywało się 5 lat temu, ale to tak ciężko. Bardziej zapamiętywałem, jak jechałem tak wolno, takim pokazem jeszcze, a teraz to już jest tak szybko naprawdę. A czym zaczynałeś jeździć? Takim pufem, to jechało chyba z 60 na godzinę jeszcze. O kurde, w jakimś trotem. Tak, to i tak szybko. Tak, tak. A tutaj już więcej, już 70 na godzinę więcej, no to, to już jest duża różnica. Od razu ci się to spodobało? Od razu wiedziałeś, że chcesz to robić? Znaczy na początku piłkę nożną chciałem, ale nie chciałam już potem, bo nie spodobało mi się po prostu. I stwierdził, bo tata mi najpierw zadał takie pytanie, czy piłka nożna, czy karting. I wolałam piłkę nożną, ale potem stwierdziłem, dobra, to może ten drugi sport wybiorę. No i dobrze, że jednak ten drugi sport wybrałem. Tak, że to lepiej się karting. Że jednak ten teraz jako pierwszy jest. Aha. Piłkę nożną też lubię, ale tak bardziej do grać jakby z kolegami najwyżej. Aha. No, bo już karting to naprawdę mi się podoba. Nie dałbym rady przestać jeździć. Aha, a pochodzisz z rodziny wyścigowej, prawda? Tak, te tradycje wyścigowe. No, czyli najpierw dziadek, potem tata i ja. I jeszcze wujek wcześniej się ścigał. Jak to jest? Mądrzą się? Mówią ci, jak masz jeździć? Czy tobie pozwalają coraz bardziej jeździć? Ja cały czas tacie mówię, żeby tato, proszę sobie poradzę, dam radę. Żebyś nie przychodził, bo sobie dam radę. Aha. Ale to tak sobie wiem, że dla mnie chce najlepiej, więc... Aha. Ale bo to ciężko się powstrzymać, no nie? No ciężko, naprawdę ja widzę, że on tata mój chce, ale, ale ja wolę być sam, żebym sobie ja decyzję, a nie żeby tata mówił, albo myślisz to, ale ja mówię decyzję i koniec. W jakim momencie to stało takie poważniejsze, bo teraz jedziesz, teraz tratujesz, jesteśmy na mistrzostwach świata, tak? Wtedy już tego nie robiąc. To się zaczęło, myślę, od 2018 roku już tak bardziej. W 2017 też wygrałem, ale... Gdzie to było? W Polsce, ale to było w Polsce, to mikro, Max wygrałem Mistrza Polski i Rotax Max Challenge też. I wtedy jeszcze było ok, ale już w 2018 powiedziałem tacie, żeby już... Tato, proszę, już chcę sobie sam radzić, już chcę być taki bardziej sam. Aha. Żebym ja mówił do mechanikowi, a nie żeby tata mówił, bo ja myślę, że to, tamto. Ale aha, ja chcę, bo aha, to ja jeżdżę, a nie tata. Więc... Ile tam jest rzeczy do wyczucia karci i do powiedzenia mechanikowi? W sensie, bo to się pewnie odkrywa, nie? Z czasem mówisz no raz więcej, więcej. Szef też decyduje i mechanik. Ale myślę, że bardziej to szef też decyduje, ale bo to ja też podaję... jak to się nazywa? Feedback, uwagi swoje. No, takie informacje podaję mechanikowi i szefowi, a szef mówi, a myślisz, że może to spróbujemy? No to i my testujemy tak na tych treningach i wszystko. Co można zmienić w takiego karcie? Osie są różne, prawda? Tak, osie. Na przykład przełożenie zmieniamy, na przykład na dłuższe czy krótsze. Krótsze to jest lepsze z wyjścia, a na dłuższe, czyli lepsze na prostej, ale wolniej z wyjścia. Czyli przypuszczam, że dłuższe na tory, gdzie są szybsze zakręty i dłuższe proste, a krótsze na techniczne tory, tak zwane. No też, wyścigami. Też. Ja bardziej lubię mieć krótsze przełożenie, bo bardziej lubię po prostu. Ja nie lubię mieć dłuższego przełożenia. Lubisz walnięcie, nie? W sensie, nie lubię takie, czuć, że jedzie. Czuć, że jest dobrze wszystko, a nie, że jadę tak wolniej, a na prostej jest tak szybko. Więc wolę, jak jest krótsze przełożenie. To odkąd zająłeś się już na poważnie, tak jak powiedziałeś, od tego 2018 roku, to ile czasu spędzasz w domu, a ile czasu na zawodach? Łez, to ciężko, bo 30 weekendów wyścigowych przyjechaliśmy już w tym roku. Teraz będzie 32 chyba, tak. No mamy koniec października. Tak, no to 32, więc naprawdę już dużo. No 20 tygodni w domu, 32 tygodnie poza domem, więc... Ale i tak bym chciał dalej jeździć jeszcze, w tym sezonie, więc... A jak ze szkołą wtedy? Od tamtego roku mam indywidualne nauczanie, bo ogólnie w szkole już mam 3 czerwone paski, więc jest naprawdę dobrze mi idzie.
Ale stwierdziliśmy, że od tamtego roku będzie mieć indywidualne nauczanie, żeby jak przyjdę do szkoły na przykład, będzie mi ciężko. Przyjdę do szkoły i klasa ma jakiś inny temat, a ja nie będę wiedział i będę mieć po prostu trudniej. Tak. Więc stwierdziliśmy, żeby mieć trochę tego też indywidualnie, żebym był cały czas z tym tematem, żebym przechodził z nauczycielem sam. I w tym roku też mam indywidualne nauczanie. I doszło mi teraz fizyka, chemia, więc... Jakie są twoje ulubione przedmioty? Matematykę lubię. Tak? Tak, matematykę bardzo lubię. Angielski to wiadomo. No i WF. No i wiadomo, WF. Ale WF trochę mam mniej teraz, ale na pewno, bo najczęściej to ćwiczę na siłowni, ale przyjdę na pewno jeszcze do szkoły na WF, żeby pograć sobie w piłkę lub jakiś też zrobić na bieganie lub pograć, no bo zawsze to tak fajnie się wspomina. Jesteś w sporcie międzynarodowym, ten twój angielski musiałeś się dość wcześnie chyba nauczyć dobrze, tak, prawda? No cały czas się uczę, cały czas. Na przykład we wtorek miałem też lekcję angielskiego, bo żebym cały czas pamiętał o tym, a nie żebym potem zapomniał jakieś rzeczy i w ogóle. No dobra, i co? I mówisz nauczycielowi, no dobrze, dobrze, ale ja potrzebuję terminologię z motorsportu. Nie tam jakieś tradycyjne rzeczy, tylko... Nie, nie. Na przykład uczę się z moim dodatkowym nauczycielem też takich już więcej rzeczy, a tu w szkole to już uczymy się, i uczy się klasa, ale więcej, więc... Ale widziałem, że gadałaś z kolegą z zespołu po angielsku normalnie, bez problemu. Chyba no najbardziej to jest potrzebne, żeby tutaj... No właśnie z kolegami najlepiej się rozmawia, bo jest fajnie z nimi po prostu się. Najlepiej rozmawia, możemy pogadać o, nie wiem, o piłce, nie tylko o kartingu. Możemy o jakichś innych też rzeczach pogadać. A z nauczycielem to musisz cały czas o szkolnych tematach i tak dalej. A tutaj to możesz sobie z mechanikiem porozmawiać, jak tam... poszło na tamtych zawodach, czy coś tam, i wszystko. Ciężko się zakumplować z rywalami z toru? Czy to zupełnie co innego? Jazda... To jest zupełnie co innego. Łatwo się ogólnie poznać. W szkole dla mnie było 100 razy ciężej się poznać z kolegami, bo tak byłeś cicho. A tutaj to, nie wiem, powiesz o jakichś rzeczy i kolega ci powie, o no faktycznie, zaczyna ci tak rozmawiać i się zaczyna tak. Na przykład w tym roku w ogóle nie widziano jednej osobie i zaczęliśmy rozmawiać, że będziemy się ścigać na akademii i będziemy rywalizować. Tak zaczęliśmy sobie rozmawiać i teraz... Wspólne tematy macie, nie? Tak, w sensie się o wózkach gadać, no, ustawieniach wszystko, i o piłce. O piłce nożnej też. No i najczęściej o piłce. Czasami nawet gramy w piłkę sobie w namiocie, w tym mniejszym naszym, więc fajnie. Powiedz mi taki temat, bo pytałeś, jak żeśmy gadali wcześniej, że miałeś takiego dzwona, że się rama wygięła. Tak, ale to było w tamtym roku, a w tym roku też miałem takiego, że rywal zaczął na mnie zjeżdżać na prostej, pobiło mnie na tralce i już potem nie mogłem w ogóle skręcać i okazało się po wysiłku, że rama była połamana i szkoda było, bo walczyłem właśnie o finał wtedy. No i mnie tak rozwalił, że nie ukończyłem wyścigu, ale następny wyścig już poszedł naprawdę bardzo dobrze i to było w tym roku chyba w czerwcu. A jak podchodzisz do takich właśnie stykowych sytuacji na torze, konfliktowych, no bo to jest jednak sport kontaktowy, było nie było. Ja bym mówił, ale zaraz oddam na przykład wczoraj miałem to samo, że wyprzedziłem chłopaka. I byłem z nim równo na prostej i stwierdziłem, dobra, mu odpuszczę bo już stwierdziłem, że pojadę wtedy za nim i zrobię wtedy dobry czas. On na mnie wjechał, szczepiliśmy się, o powietrze mi zeszło z opony i w ogóle się cały trening miałem problemy z podwoziem i na następnym zakręcie mu oddałem i jeszcze w pit stopie wjechałem. Powiedz, jakie są osiągi takiego wózka? Mówiłeś nam już, że to tutaj do 130 dochodzi, prawda? No, tak, 130 na tym torze, ale chyba na torze w Sarno dochodził do 140 nawet. Aha. Więc naprawdę są... Jakby na początku sezonu to było czuć, że strasznie szyja bolała po treningach. No, nawet nie miałem siły, ale potem
teraz już się czuję normalnie, jak normalny zawodnik, więc teraz jakby nie czuję tego, że już to jest tak szybko. I teraz zauważam, że w Winiarach jesteś chyba jednym z najmłodszych zawodników w klasie, prawda? Chyba tak nawet. I jeden z najmniejszych prawdopodobnie. A to dobrze wyścigę. No nawet dobrze, bo też to pomaga na przykład na torach, gdzie jest duża przyczepność. Tak? Bo jak na przykład jest coś duże, to może nawet wydachować sam. Więc to jest problem nawet dla niego. A jak jesteś na przykład mniejszy, to dla ciebie to łatwiej wszystko. Nie musisz się tak schylać na prostych, tak? No, nie, na przykład. A powiedz, a propos właśnie tych sytuacji, bo to zawsze się zadaje kierowcom wyścigowym to pytanie. Ja wiem, że to jest dla was dziwne, ale jednak nie boisz się? Nie ma obawy? Nie, w jak to jest? Jakby czasami o tym myślę, że jak ja mogę takie ryzyko podejmować, że zaraz mogę na przykład mieć jakiś wypadek, że może się coś stać. Na przykład były teraz zawody we Włoszech, ostatnio moje, no 2-3 tygodnie chyba temu, był taki wypadek, że chłopak się obrócił, wjechał na drugą stronę toru i dziewczyna, która jechała siódma, bardzo dobra, wjechała w niego, polecieli oni w powietrze 2 metry, oni sami, że nie wóz z wózkiem, oni sami. I przyjechał w ogóle helikopter, żebra połamane, jeszcze jeden chłopak miał z miednicą, przebite trochę coś w płucach miał. Więc zawsze, ja miałam jeden raz taką sytuację, że złamałem rękę, bo mi chłopak przyjechał. Jechałem w zakręcie po prostu i po prostu nie widziałam w ogóle go. On z 30 metrów, czy może i więcej, wjechał we mnie i oponą mi zmiażdżył tę rękę, nawet tutaj mam ranę dalej. Ona pewnie mi zostanie, ta blizna, pewnie. Ale w ogóle odcinasz to, jak nie, siadasz? Nie, nie odcinasz się od tego. Ja nie wiem jak, to jest taka koncentracja nad tym, że ja w ogóle myślę po wyścigu, a ja myślałam o tym wyścigu. Czasami myślę sobie na starcie, o Jezu, zaraz się zacznie prawdziwa walka. A sekundę potem już o tym nie pamiętam w ogóle. I to jest takie dziwne. Co najbardziej lubisz w jeździe? Wolisz kwalifikacje, czy ściganie się, walkę o pozycję, czy oba? Jeżeli kwalifikacje dobrze pójdą i wiem, że mam naprawdę prędkość, to chcę rywalizować. A jeżeli na przykład kwalifikacje pójdą tak nie jakoś najlepiej i wiem, że nie mam tempa, to się staram też najbardziej koncentrować, żeby w wyścigach się przebić i odjechać, nie wiem, chłopakowi, który jedzie, nie wiem, 9, a jadę 8 na przykład i staram się być jak najbardziej skoncentrowana. A co jest twoim zdaniem, znaczy, bo każdy ma jakieś swoje obszary, najtrudniejsze z twojego punktu widzenia, nad jakimi rzeczami ty pracujesz, bo pewnie coś tam cały czas poprawiasz, tak, jak to w sporcie? No to na przykład jak przyjechaliśmy, pierwszy raz na ten tor, to nie wiedziałam, jak się w ogóle tu jeździ i właśnie jak mówiłem wcześniej też, patrzyliśmy na telemetrię i uczyłem się też od innych zawodników, bo mamy coś takiego też w teamie na telemetrii, że się uczymy od też swoich zawodników, żeby potem, żeby wszyscy mieli równe szanse na pewno. No i na początku było mi ciężko, 2 treningi i potem się już przyzwyczaiłem, już 3 trening, już mówię, ale fajny jest ten tor. I się naprawdę mi mega spodobał. A powiedz, ty masz raczej chłodną głowę, czy potrafią ci emocje zagrać na torze? Ciężko mi naprawdę powiedzieć dla mnie. Jak naprawdę, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Czyli jednak skupienie i koncentracja. No, staram się. Jak czasami na przykład mnie naprawdę coś zdenerwuje, to już naprawdę emocje już naprawdę są duże i możesz kogoś uderzyć, wypchać z toru i pawa dla tego zawodnika. I potem jest kara dla mnie na przykład. A jak mnie na przykład, nie wiem, tak ktoś się normalnie wyprzedzi, to się staram jechać za nim, a jak widzę potem, że on się zaczyna blokować na ostatnim okrążeniu, czy może wcześniej, to staram się już go wyprzedzić, może trochę go wywieźć, żeby mu trochę też odjechał i jechać do przodu. Oglądasz się na wyścigi? Pewnie tak. No, chyba zawsze. Jakie ulubione? Co, Formuła 1? Co? Ulubione? Jakie? Tak, Formuła 1. Kto jest twoim idolem? Robert Kubica i Leclerc. Aha, a dlaczego oni? Robert naprawdę mi się podobał tą historią, co naprawdę przeżył, że miał ten ciężki wypadek i się ocknął i pojechał.
do przodu naprawdę i dalej walczy, żeby pojechać w tym F1 i żeby może jeszcze zdobył tego mistrza świata. Fajnie by było. Ale Leclerc też dlatego, że miał naprawdę też ciężką historię ze swoim tatą, bo w 2017 w Bahrajnie, w Baku, przed wyścigiem Formuły 2, 48 godzin przed jego wyścigiem tata zmarł i startował ostatni do wyścigu i wygrał, więc też mi się to mega spodobało. I naprawdę ich lubię obydwu. No, no i jeszcze Leclerc jest na Twitchu. Naprawdę? No, a myślałem, że oglądasz, bo no kurczę, gwiazdą Twitcha w pewnym momencie. Naprawdę? Tak, no, jak mówię. Ja nie wchodzę na Twitcha, bo nie wiem, jak się ogólnie obsługiwać tym. Najczęściej go na Instagramie, a na Instagramie jakoś nie wrzucę jakoś dużo postów. Ale zawsze mam takie opera, że tydzień wcześniej kończę za odwody, a są na przykład za tydzień jakieś inne zawody na tym samym torze. I zawsze Leclerc na nim jest. Naprawdę. No to super. Ale się mijasz z nim. Tak? No. Mówisz, że masz pecha, bo że się mijacie, tak? No tak, no tak, o to mi chodzi. Mm-hmm. Bo na przykład z Kubicą już miałem dużo razy zdjęć, już miałem z 5 razy, więc już jeszcze bym raz sobie oczywiście zrobił. Ale największy no, z Leclerciem. Na przykład jest coś takiego. Miałem tydzień wcześniej zawody, a za tydzień są. A potem. Są teraz w tym czasie zawody jakieś też mega fajne i jadę do domu, a on może na następny dzień jest. I to jest takie. Na przykład widziałem Lando Norrisa w Adri teraz. Miałem z nim zdjęcie i fajnie, naprawdę. Fajny ogólnie mam wózek. No wypuścił teraz swoje karty. Tak, fajne. Teraz jestem Team Ricky Flynn. Gdzie on tam jeździł właśnie, będzie używał jego ramy na przyszły sezon, bo jeszcze ona nie wchodzi w homologację na ten sezon, więc ona musi być na następny, więc... To powiedz jeszcze w takim razie, jakie masz swoje sportowe cele albo marzenia? No to na pewno chciałbym dojść do F1, ale na pewno to będzie ciężka droga, bo też inni zawodnicy, co się ścigają w kartingu, lub już ścigają się w formułach 4 czy 2 czy 3, to mają marzenie się wystartować, bo to jest naprawdę... Trzeba ciężką pracą dojść do tego na pewno i trzeba być naprawdę też dobrym zawodnikiem i spokojnym i żeby widzieli też, co robić poza torem na pewno. Żeby nie zachowywać się na przykład, robić jakichś bezsensownych akcji. Więc trzeba być naprawdę spokojny i ciężką pracą na pewno do tego dojść. No powiedz, czy na tym etapie masz już może jakiś zarys planów, w sensie jak można by to było osiągnąć, przez jakie kategorie, czy na razie no to co dziś... Ciężko to będzie, ciężko to powiedzieć jak to dojdzie, bo nie wiadomo przez jakie serie ty przejdziesz naprawdę. Na przykład teraz jeżdżę w Okejnie, żeby w następnym sezonie też będę jechał w Okejnie, żeby to będzie, to jest mój pierwszy sezon dopiero. Za 2 lata w seniorze i... Potem planujemy coś z formułą spróbować, to 4. Teraz tym jakieś do formuły 4? Tak, do hiszpańskiej, więc fajnie. Na pewno możesz powodzenia. A jak tutaj z chłopakami w ogóle, bo dużo jest tutaj z Polski. Tak, Gustaw jest, Tymek jest, jest też innych Polaków, jest Janek Przyrowski lub Karol. I mam z nimi naprawdę bardzo dobre kontakty. Tymek jest... Naprawdę dobrze jedzie i Karol w seniorze, bo Karol zajął 4. miejsce w grupie, a Tymek zajął 2., więc naprawdę dobrze. A ja 5. i 6. jutro, więc naprawdę też dobrze. No dobra, w takim razie ten, dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję było nam bardzo miło i ten, i trzymamy kciuki, no? Dziękuję bardzo. I za spotkanie z Szarlą Leclerciem też.